Skuza. Skuza. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Z tej strony Marcin Kuciński. Witamy na piątych przygodach Travel Grammera. Za nami mamy piękne Koloseum, a ja was zapraszam na weekend w Rzymie. Wow. Jako, że mamy tutaj jedynie dwa dni oraz zapowiadają deszcz, trochę pada. No niestety. Właśnie mamy lukę pogodową i możemy wam trochę pokazać piękną stolicę Włoch. Oczywiście od razu jak tutaj przyleciałem, wpłaciłem sobie trochę pieniędzy z konta przekorzystnego na konto walutowe w euro i zdecydowałem się płacić wszędzie kartą. Właśnie jemy sobie smaczne śniadanko. Tak się wie. Rzym zwiedzam ze swoją koleżanką Ewą i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę, bo ilość zabytków od starożytności po renesans czy barok jest niesamowita. Obiektywnie Rzym jest ładny. Przy okazji wpadliśmy oczywiście do Watykanu, gdzie zwiedziliśmy Plac Świętego Piotra oraz Bazylikę Świętego Piotra oraz oczywiście Kaplicę Sykstyńską wraz z Muzeum Watykańskim. Coś czuję, że na jedzenie i picie wydamy tutaj więcej niż na bilety samolotowe. Od banku PKS-a mam tutaj dwa zadania do wykonania. Po pierwsze nauczyć się czegoś po włosku oraz wypożyczyć wespę. Czy dobrze jakbym umiał jeździć? Ewa, umiesz jeździć? Nie. No to może być ciężko. Zobaczymy, będzie przygoda. Zapraszam. Buongiorno. Buongiorno. Posso aiutarti? Sì, voglio noleggiare una scooter. Abbiamo uno scooter 50. Sì. Quanto costa? Quanto costa? Costa 25 euro per un giorno. Perfetto. Va bene allora? Sì. Ok, allora possiamo fare il contatto. Oh, scooter! Scusa. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Mamy jedną misję, znaleźć lody. Spoko? Misja udana. Bardzo smaczna. Warto było ryzykować życie. Wespa jest podobno dla doświadczonych, a ja pierwszy raz jestem na skuterze, więc... Jeszcze bez sprawka. No, cicho.